Witam was znowu na plaży Prosto z Mostu. Dzisiaj jest ze mną Tomasz Habdas, który prowadzi bloga w szczytowej formie. Dzisiaj Prosto z Mostu pogadamy sobie o życiu. I super. W ogóle zaczniemy tak mega nietypowo, bo jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, jesteś, dużo powiedziane. Na twoim Instagramie jest cała masa zdjęć ze szczytów, z gór, w ogóle to jest całe twoje życie, jak się patrzy na to, to można odnieść takie wrażenie. Także wydaje mi się, że pytanie będzie do odpowiedniej osoby. O Japonki? Nie o Japonki. O Japonki możemy w sumie później spytać, ale takie pytanie praktyczne, każdy z nas ma taką osobę, która sobie siedzi w domu i nie wychodzi z domu, nie wychodzi z tych swoich czterech ścian, czy to mąż, czy to sąsiad, czy to kumpel, i chcemy czasami z nim pojechać na weekend w góry. I nie zawsze każdy lubi te góry. Jak w ogóle nakłonić taką osobę, żeby spróbowała, albo żeby się nie zraziła na tym swoim pierwszym wyjeździe w góry? No to nie jest łatwe pytanie i bardzo się cieszę, że zaczynamy od trudnych pytań. Pytanie jest dosyć trudne, bo tak naprawdę co osoba to inny charakter i każdego kręcą zupełnie inne rzeczy, więc myślę, że jeżeli my znamy tą osobę, to sami najlepiej wiemy, co ją najbardziej zmotywuje. Jeżeli to będzie, nie wiem, osoba, która lubi na przykład aktywność, lubi wysiłek sportowy, to na pewno przekonają ją takie argumenty, że jest to pewnego rodzaju pokonywanie swoich granic, swoich możliwości. Spory wysiłek, bo co pokonujemy nie dość, że dużo kilometrów, to też również dużo metrów wzwyż, więc to jest fajny argument. Jeżeli to z kolei będzie dziewczyna albo osoba, która lubi na przykład robić sobie ładne zdjęcia, to w górach można sobie naprawdę zrobić piękne zdjęcia, piękne selfie i wszystko będzie cudnie wyglądać na Instagramie, wystarczy spojrzeć na mój Instagram. No ale załóżmy, że jestem leniwy, że wolę sobie sobotę spędzić przed telewizorem. Jak w ogóle, jak w kimś zaszczepić tą iskierkę, żeby w ogóle miał szansę się rozkochać w tych górach? Trzeba zacząć spokojnie i powoli, na pewno od takich niższych szczytów albo od takich, które wymagają trochę mniej wysiłku. Okay. Można nawet zacząć od wyciągu i od kolejki, która nas wywiezie gdzieś tam na górę, popatrzy sobie na to wszystko dookoła i stopniowo gdzieś dawkować te kilometry, tak żeby każdy mógł na spokojnie, a nie od razu pokonywać nie wiadomo jak duże odległości, bo można zrazić kogoś. Okej, okay. Wydaje mi się, że w ogóle najtrudniej do takich górskich wypadów nakłonić dzieci. Czy nie masz takiego wrażenia? Sam robisz prelekcje dla dzieci, często w szkołach podstawowych. Czy to nie jest tak, że dzieciaki dzisiaj są bardziej zapatrzone w smartfony i bardziej, nie wiem, wolą sobie przesiedzieć sobotę i po prostu grać na PlayStation, niż wyjść w góry, a poza tym jak już wyjdą, to nigdy nie mają z tego dobrych wspomnień i nigdy nie chcą w te góry wracać. No to fakt, dzieci lubią się bawić, ale lubią też na przykład kolekcjonować. Ja pamiętam, że kiedyś moi znajomi powiedzieli mi, którzy mają dzieci, że świetnym argumentem jest to, że na szczycie jest McDonald's. No ale niestety nie na każdym szczycie jest McDonald's. W ogóle nie ma tych McDonald'ów na szczytach, więc nie, to nie jest dobry argument. Ale właśnie zabawa, kolekcjonowanie, najlepiej się sprawdza właśnie to kolekcjonowanie. Pocztówek, pieczątek ze schroniska, magnesów na przykład, które można kupić w schronisku. To są fajne gadżety i fajne pamiątki. Super idea, że idziecie sobie gdzieś na jakiś właśnie szczyt i coś zbieracie. W sumie to jest dobry pomysł, żeby tak zachęcić dziecko. Jakieś inne pomysły ci przychodzą do głowy? Dokładnie. Druga rzecz to warto też wcześniej poznać miejsce, w które idziemy, bo bardzo dużo szczytów, gór albo okolic ma swoje legendy i ma swoje historie, czy też bajki. Już nawet nie wspomnę o czarownicach, które są w Łysych Górach, na Łysej Górze właśnie w Świętokrzyskich, albo gdzieś Ogród Bajek tutaj niedaleko w Sudetach, w Międzygórzu, z tego co pamiętam. Więc zawsze warto też gdzieś wcześniej sobie poczytać, zapoznać się z okolicą i można dzieciaki zaciekawić takimi właśnie bajkami. Super w ogóle opcja. Dobra, załóżmy, że już nie jestem tym laikiem, nie jestem tym początkującym, już gdzieś sobie chodzę po górach, gdzieś parę razy w tych górach byłem, ale chciałbym spróbować odrobinę czegoś więcej. Załóżmy pierwszej swojej zimowej wyprawy w góry. A to jest taki chyba punkt przełomowy, bo to jest zupełnie inny sposób przygotowania. Jak w ogóle do tego podejść? Jaki szczyt wybrać? Na jaką górę wejść? Jaka wysokość? Jaki sprzęt? Co jest istotne? No to jest bardzo przełomowy moment, bo góry zimą to jest zupełnie coś innego niż góry latem, czy też wiosną. No i też nie każde szczyty są sobie równe zimą, bo Tatry zimą to jest zupełnie coś innego niż na przykład Beskidy, albo Karkonosze, które też bywają bardzo zdradliwe zimą. Myślę, że najważniejsze to nie wiedza, którą gdzieś tam można nabyć, ale osoba, z którą pójdziemy, która jest doświadczona i która poniekąd trochę nas poprowadzi i wprowadzi właśnie w ten świat. Więc przede wszystkim nie wybierać się samemu, a wybrać się z doświadczoną osobą, która będzie wiedziała, co nam przekazać i jak nam wytłumaczyć te wszystkie zimowe techniki. Okej, dobra, teraz przejdźmy trochę do twojego życia. Okej. Jesteś z Żywca, ale na co dzień mieszkasz w Warszawie. Co skłoniło cię w ogóle, żeby pojechać do Warszawy?
No to stara historia jak świat, bo w Warszawie mieszkam 12 lat, a tak naprawdę skusiły mnie studia. Ja skończyłem liceum, pierwsze co to pojechałem do Warszawy na studia. I nie chciałeś wracać do Rzeszowa? No nie, bo jeszcze w trakcie studiów zacząłem pracę w korporacji, później po korporacji była własna firma, cały czas byłem mocno związany z tą Warszawą. Natomiast od roku firmy już nie ma, mam swoją własną działalność i to widać w proporcji czasu spędzanego w Warszawie i w Żywcu, bo nagle, może nie w Żywcu, ale w górach, bo nagle zrobiło się prawie pół na pół. Okej, bo właśnie to było pytanie, o które miałem cię zapytać, czym się w ogóle zajmujesz, bo... Jeżdżę po górach. Jeździsz po górach. Wiem, że jeszcze całkiem niedawno miałeś firmę, prowadziłeś sobie shot bara w Warszawie. Tak, to prawda. I nawet oglądałem twoje Q&A jakieś z tamtego roku, kiedy opowiadałeś, że planujesz zmienić swoje podejście do życia i planujesz więcej jeździć w góry i planujesz na tym zarabiać. Czy to ci się udało? I to jest fajne, że w zeszłym roku to planowałem i doprowadziłem do tego, bo ja faktycznie mam sobie coś takiego, że jak sobie coś zaplanuję, to uparcie do tego dążę. No i w zeszłym roku zaplanowałem sobie, że sprzedam firmę, firmę udało się sprzedać. Co teraz robię? No tak, trochę podróżuję, trochę jeżdżę no chciałbym powiedzieć, że zarabiam na tym, ale nie zarabiam na tym aż tyle, żeby się z tego utrzymywać. Po drugie, nie chcę w 100% żyć z gór, bo to też nie o to chodzi, żeby moja pasja nagle stała się moją pracą. Mam tak zwaną drugą nogę, która mi zajmuje 50% mojego czasu. To jest nadal gastronomia, w której działałem przez ostatnie 6 lat. Natomiast teraz już bardziej jako freelancer, jako doradca, jako trener prowadzę warsztaty. Jestem taką trochę Magdą Gessler, ale nie wchodzę na kuchnię, tylko wchodzę do komputera w raporty i pomagam w finansach. Ale tak totalnie uogólniając, wiem, że to będzie totalnie spłaszczone, czy da się w życiu zarabiać na chodzeniu po górach? Moim zdaniem da się, tylko pytanie, czy człowiek tego chce, bo ja jeszcze rok temu tego chciałem, ale w ciągu tego roku, też poprzez rozmowy ze znajomymi, doszło do mnie, że ja tego jednak nie chcę. Nie chcę w 100% żyć tylko i wyłącznie z gór, nie chcę, żeby moje góry równały się pieniądze i zarabianie. Nie. Chcę mieć długie zajęcie, jestem też umysłem ścisłym, który potrzebuje jednak raz na jakiś czas tabelek, cyfr, jakichś rozliczeń, więc góry są, ale jest też mój drugi świat. Myślałem, że bardziej to będzie tak, że boisz się tego, że jeżeli góry staną się twoją pracą, to stracisz tą całą zajawkę. Możliwe, możliwe, że tak by się też wydarzyło. To jest też poniekąd odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wróciłem do Żywca, bo ja kocham Żywiec, kocham góry, ale Warszawa mi daje trochę też takiej równowagi. Jako duże miasto żyję sobie gdzieś tam z boku tej Warszawy, gdzie jest trochę ciszej i spokojniej, ale mam dzięki temu jakiś taki balans życiowy, że są góry, ale jest też i duże miasto. Dobra, a przejdźmy do tego, co w ogóle robiłeś ostatnio, bo widziałem, że byłeś na Islandii. Ja też byłem, dlatego musiałem się o to po prostu zapytać, jak ci się w ogóle podobało. Byłeś i będziesz, z tego co wiem. Za miesiąc też znowu jadę. No właśnie. Jak ci się podobało na Islandii, bo widziałem, że... Radość była, chyba widać. A, że nie musi być zawsze górzyście, mimo że Islandia górzysta jest. Ale... Tak, Islandia jest górzysta, Islandia jest piękna. Pierwszy raz w życiu byłem na Islandii i byłem oczarowany i zachwycony tym, co tam widziałem. Islandia jest górzysta, ale te góry są zupełnie inne niż to, co my mamy tutaj u nas. To nie są Karpaty, to jest zupełnie inny wymiar, jakbym to nazwał. Gór nie lepsze, nie gorsze, ale zupełnie inne. No jestem zakochany w Islandii, wiem, że na pewno tam wrócę, chcę tam wrócić, bo jest jeszcze dużo miejsc, które chciałbym zobaczyć na Islandii. Co się najbardziej tam zaskoczyło? Zdziwiło? Coś, czego się nie spodziewałeś? Okej, zaskoczyło i zdziwiło mnie to, że Islandia jest jednak zielona i jest tam trochę drzew. Ja się naczytałem, że w ogóle nie ma zieleni i nie ma drzew. Gdzieś przeczytałem, że jest islandzkie przysłowie, że jak się zgubisz w lesie, to po prostu wstań z kolan. No ale nie, jednak tam jest kilka takich lasów, gdzie wstanie z kolan nawet przy moim wzroście nie wystarczy. Więc byłem zaskoczony trochę tą naturą, że jednak jest też troszeczkę tak europejsko. Ale to, co mi się bardzo podobało, to to, że w ciągu 12 dni doświadczyliśmy 4 pór roku. Był śnieg, było lato, były deszcze, były wiatry. I to było cudowne i to było wspaniałe, bo Islandia pokazała każdy swój obraz i każde swoje oblicze. Super. Nie będę się ciebie pytał, jakie jest twoje ulubione miejsce w górach, bo to jest zbyt ogólne pytanie i pewnie nie lubisz na nie odpowiadać, ale zapytam cię, jaki jest szczyt, na który wszedłeś najwięcej razy? Czy wiesz, jaki to szczyt w ogóle? No miałbym dwa chyba gdzieś tam z tyłu głowy, takie najbardziej prawdopodobne. Jeden to jest taki mały szczyt w ogóle gdzieś tam zaraz obok mojego domu, on się nazywa Łyska, ma 640 metrów. I za dzieciaka tam bardzo często łaziłem, za nastolatka też, ale myślę, że takim bardziej znaczącym szczytem, na którym byłem najwięcej razy, to jest Babia Góra. Najwyższy szczyt Beskidzie Żywieckim. I w którymś momencie postanowiłem sobie, że raz w roku będę na Babiej Górze, w tym roku już byłem 3 razy. I faktycznie jest to taka góra, która co jakiś czas mnie przywołuje i tam jeżdżę. A jakie są twoje takie największe górzyste marzenia? Jeżeli powiem, że jest to korona ziemi, to będzie zbyt banalne, myślę, aczkolwiek tak, korona ziemi
jest może nawet nie w sferze moich marzeń, a w sferze planów. Aczkolwiek u mnie marzenia to się równa plany i gdzieś tam tą koronę ziemi chcę zrobić. Natomiast takim moim też fajnym marzeniem, fajnym planem jest Korona Gór Słowacji na przykład. Bardzo taki nieoczywisty projekt, który może uda mi się w przyszłym roku zrobić. Chciałbym zrobić Koronę Gór Europy, czyli najwyższe szczyty, które są w poszczególnych państwach Europy. Teraz przy okazji Islandii widziałem kilka super szczytów. Nie powtórzę najwyższego szczytu Islandii, to jest Pana Das Dagigar, nie pamiętam. Jest strasznie trudne. Tak, trudna nazwa. Natomiast też pamiętam drugi świetny szczyt, który widziałem. I też nie powtórzę nazwy, bo to było na fiordzie na Półwyspie Zachodnim, tam jest taki ciekawy lodowiec. Nieważne, no na Islandii już sobie chyba 4 górki obczaiłem, które chciałbym zrobić, więc trudno mówić o marzeniach, bo gdzieś pojadę, gdzieś coś zobaczę, ja tam chcę pójść, więc no, jest tego trochę. Rozumiem, że to jest cel, ale umówmy się, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale korona ziemi to jest po prostu olbrzymi wydatek, tak? Samo wyjście na Everest to jest około 200 tysięcy złotych. Niestety, myślisz, że będziesz to zbierał raczej prywatnie, czy szukał jakichś sponsorów? Czy jak chcesz rozegrać dość trudny temat, no nie oszukujmy się, no to jest dość trudne, tak? No Korona Ziemi niestety albo niestety jest realizowana ze sponsorami. Od pewnego momentu kilka pierwszych szczytów można zrobić prywatnie, natomiast przychodzi taki moment, gdzie pojawia się bariera i trzeba już się postarać o sponsorów, no chyba, że ktoś jest obrzydliwie bogaty. Ja nigdy nie ukrywałem też, że jednym z powodów, dla których założyłem bloga, była kwestia sponsoringu i gdzieś tam w jakiejś części też poniekąd ten blog jest, żeby tych sponsorów pozyskiwać. No przy okazji się okazało, że blog to jest w ogóle super frajda, super zabawa i super inspiracja dla innych i dla mnie samego. Natomiast no tak, to będzie kwestia szukania sponsorów. Myślę, że w przyszłym roku będzie to Ameryka Południowa, jeżeli się uda, Aconcagua. A później będziemy myśleć o kolejnym. Masz Kilimandżaro po drodze. Tak, Kilimandżaro już jest zaplanowane, konkretnie październik tego roku. Jedziesz też w Himalaje, z tego co wiem. Co cię bardzo kręci? Tak. Himalaje czy Kilimandżaro? Wiadomo, że na Himalajach jednak będzie to Annapurna Base Camp, tak? Tak, więc będzie ciut niżej, natomiast to będą jednak Himalaje. No to są góry gór tak zwane. Pierwszy raz w Himalajach? Dokładnie, pierwszy raz w Himalajach, więc myślę, że to będzie przeżycie niesamowite i duża radość. Aczkolwiek Kilimandżaro też mnie napawa bardzo dużą radością i już nie mogę się doczekać tego wyjazdu. Dobra, wspomnieliśmy trochę o blogu. Co tak na dobrą sprawę chcesz swoim czytelnikom tak najbardziej przekazać? Jaka jest taka iskierka? Co jest twoim głównym celem w prowadzeniu bloga? No właśnie ten cel i to założenie zmieniło się w miarę upływu czasu, bo pierwotnie chodziło właśnie o dalekie wyjazdy, w stylu Kilimandżaro, Himalaje i to miały być informacje o tym, jak ja się przygotowuję do tych wyjazdów. A w międzyczasie okazało się, że dużo, może nie ciekawszą rzeczą, ale równie interesującą jest to, jak ja jestem w Polsce, jestem na Słowacji, czy też w Alpach, czyli w miejscach, które są dostępne dla każdego. I ludzie lubią to, że ja pokazuję miejsca, gdzie każdy może pojechać, może się właśnie ruszyć z kanapy i na weekend sobie gdzieś skoczyć w Beskidy albo w Sudety. I to jest naprawdę duża frajda i mi to sprawia ogromną radość, jak ja mogę pojechać w miejsca, pokazać te miejsca ludziom i każdy może po mnie skopiować to brzydkie słowo, ale powtórzyć na przykład tą samą drogę i cieszyć się dokładnie z tych samych widoków. I to jest fajne, chodzi o dzielenie się górami, bo gór jest dużo i starczy ich tak naprawdę dla każdego z nas. To jest w ogóle piękna sentencja, myślę, że na koniec naszej krótkiej w zasadzie rozmowy. Zaraz masz prelekcję tutaj prosto z mostu. Prelekcję prowadzimy co wtorek o godzinie 19 albo 20, to musicie sprawdzać sobie na wydarzeniu. Prosto z mostu we Wrocławiu, dzisiaj będziesz opowiadał o Maroko. Tak, o Maroku troszkę będzie inaczej, ale będzie też bardzo górzyście, bo Maroko to jednak górzysty kraj, tak naprawdę Góry Atlas, właśnie Jabal Tubkal, 4000-nik. No dobra, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was zapraszam właśnie na prelekcję co wtorek, godzina 20, z mostą. Piotr. Nie jest to.